Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Star Lancer, a to jest ponownie Words of Warplanes. Dziś taki odcinek bardziej pogadankowy, chociaż bitwa też będzie. Przedstawię samolot YP-29, który jest samolotem premium trzeciego tieru, amerykańskim. I o ile mi wiadomo, nie można go już kupić. Został zaprojektowany przez Boeinga jako następca P-26. Zbudowano w sumie 4 prototypy. A pierwszy lot odbył się 20 stycznia 1934 roku. Jest to myśliwiec lekki, szybki, zwrotny, wysoko latający, ale no niestety. Siła ognia zawadza. 7,62 jedno działko i 12 mm i 12,7 mm drugie działko. Czyli słabo. Co to, jak mówiłem, reszta parametrów nadrabia. Wygrałem ten samolot na loterii. Ale dosyć czczego gadania. Przejdźmy do bitwy. Zanim przejdę do komentarza tej bitwy, ponieważ była nagrywana wcześniej, małe ogłoszenie parafialne, o którym zapomniałem. Postaram się, aby odcinki z World of Warplanes pojawiały się w każdą sobotę mniej więcej w godzinach 18:20, żeby mieć jakąś regularność. Ale przejdźmy już do podniebnych wojaży. Jak mówiłem, ta bitwa jest nagrywana wcześniej, ponieważ nie mam jakiegoś superkomputera i OBS najzwyczajniej w świecie uniemożliwia mi płynną grę w World of Warplanes. Są takie lagi, że to jest po prostu masakra, nie da się grać. Dlatego jestem zmuszony zrobić to w ten sposób i skorzystać z automatycznego nagrywania bitew. Ale do rzeczy. Lecimy na I-16, która niestety jest ode mnie zwrotniejsza, ale jako, że jest zajęta walką z kim innym, to mogę mieć to głęboko w poważaniu i pakować parę pocisków, chociaż nie teraz, ponieważ tutaj jeszcze próbowałem nagrywać tę bitwę OBS-em, dlatego nie mogłem jej trafić, a kiedy zacznę trafić, to znak, że skończyłem nagrywanie. O właśnie. Wpakowałem 9 pocisków. Trochę wpakowałem, przeciwnik zaczął płonąć, ale miał gaśnicę i szybko się ugasił. Walka kołowa to jest... Jesteśmy w centrum bitwy powietrznej. Tutaj nie ma gdzie się obrócić, żeby nie było przeciwnika. I panuje tutaj niezły ścisk. Co i raz uderzam w jakiegoś sojusznika w tej bitwie. Chyba zdarzyło mi się to 3 razy. Czy nawet 4. Cóż, takie bitwy też się zdarzają. I-16W rozwalę dobiciem. Jeden pocisk. No. Nawet nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ale mi na ogonie usiadł. I on też jest ode mnie zwrotniejszy i, co było najgorsze, zajął się mną. Miałem dwóch sojuszników do pomocy. Właściwie to teraz to już jednego. I starałem się wpakować w niego jak najwięcej pocisków, ale no, jak mówiłem, HE jest zwrotniejszy ode mnie i taka walka na dłuższą metę po prostu mija się z celem i graniczy z cudem, żeby coś takiego dorwać. Nawet wykorzystując prawa fizyki. Za chwilę go rozwalą sojusznicy, kiedy ja już stąd odlecę. Stwierdziłem, że no pierdziele nie robię, nie ma sensu. Właśnie teraz. Mam pomoc w zniszczeniu, więc jestem zadowolony. Tutaj, no... W tej grze chodzi o to, żeby przeciwnika zniszczyć. Po prostu. Najpierw... To jest jak w LoLu. Najpierw należy się zająć, żeby zabić. Ważne jest, żeby zabić. Dopiero potem ważne jest, kto zabił. No chyba, że wystarczył jeden frag, żeby mieć asa, to już jest trochę chamstwo, kiedy ktoś ci fraga zgarnie sprzed nosa. Ale bywają momenty, że nie ma wyboru. Bywają momenty, że niezgarnięcie fraga sprzed nosa równa się śmierci sojusznika. A no, na to nie można sobie pozwolić. Tutaj, w tej grze po prostu trzeba współpracować ze sobą i po prostu dumę i wszystko inne schować do kieszeni.
i dumę i urazę schować do kieszeni. Bo inaczej się po prostu nie da. Tam już dwa fragi, to chyba będzie trzeci. Tego AO, o ile mnie pamięć nie zniszczę, bo mi P26 usiadł na ogonie, zaczął mi truć dupę, dosłownie. Jego też nie zniszczę. No właśnie. Zostały dwie TS-ki i AO, także no... Bitwa wygrana, z pewnością. Ta bitwa jest z pewnością wygrana, dlatego... Po prostu lecę na tą jedną TS-kę, bo z doświadczenia wiem, że... Skoro jedna jest tam, to druga będzie gdzieś blisko. One latają zazwyczaj kluczami. Starają się osłaniać siebie nawzajem, ponieważ to są samoloty szturmowe. Bardzo ciężkie, powolne i no, mało zwrotne. Ospałe kropy. Prawie walnę w budynek, ale nic mi nie jest. Mała dobitka i lecimy dalej. Tak jak mówiłem. Czwarty wróg zniszczony. Tutaj już mogę powiedzieć od razu, że będę miał asa oraz szybkiego strzelca, myśliwiec przechwytujący i sokolnictwo. Takie cztery odznaczenia. No, a poza tym powinien chyba dostać medal za to, że prawie wylądowałem, chociaż tutaj się nie da. Podwozie się nie wysuwa itd. itp. To nie jest War Thunder. Ale tutaj, no, rozwaliłem jego, zdobyłem asa, zderzyłem się z sojusznikiem i prawie walnąłem w drzewo. Takie combo. Ale to już byłoby na tyle, jeśli chodzi o, no, o tę bitwę. Pokazałem, jak należy grać takimi samolotami. Szybko, szybkie, zwrotne, należy eliminować poszczególne cele. I starać się, aby was nie zabili, was nie zestrzelili. Tutaj wymiana jeden na jeden po prostu nie działa. Jeden błąd i stracicie parę punktów HP. Także dziękuję za oglądanie, do widzenia.